j'ai pas envie, j'ai trop envie. J'aimerais, j'ai pas envie, j'ai envie. Od samego początku staram się przynajmniej podkreślać to, że w tej społeczności gnojowa walczy o byt. To znaczy, że jesteśmy jako gnojowianie społeczeństwem, które jest troszeczkę roszczeniowe, troszeczkę obrażone na świat, troszeczkę odrzucone, troszkę nie rozumie powodów, dla których ten świat się na nas poobrażał. Także wydaje mi się, że tutaj te analogie nasze lokalne rodziny są dosyć czytelne i pod tym kątem sztuka, mam taką nadzieję, jest aktualna. W pewnym momencie reżyser Wawrzyniec Kostrzewski do tego gotowego na zmiany, gotowego na nowe i nieznane społeczeństwa przyjeżdża bohaterka, która składa im w pewnym sensie niemoralną propozycję. Jest tak, jak w czasach naszej miłości. Dawno nie byłam w lesie naszej młodości. Nie wróciłam do swoich istot. Plan jest bardzo radykalny. Halina Łabonarska, Klara. Do tego stopnia, że ich życie w takim układzie, jaki w tej chwili jest, jest zagrożone. I to na pewno jest inicjatywa Klary. Myślę, że jest to dosyć okrutne, bo to wykracza poza jej osobistą zemstę, ale jest jednocześnie pewną wizją świata, który ona próbuje realizować. Nie tylko w Gnojewie, ale również gdzie indziej. Jest to nieustająca podróż przez świat i te zmiany następują zależnie od działań takiej czy innej korporacji. To jest sztuka znana bardzo. Adam Ferency, Alfred Gill. To jest sztuka w jakimś sensie dawna, stara. Myśmy trochę czasu poświęcili, żeby ją troszeczkę odkurzyć. Czy nam się to udaje, to jest inna sprawa oczywiście. Dobra sztuka to zawsze ma coś takiego, że coś się zmienia, że spodziewamy się czegoś innego i coś innego następuje, ale to jest po prostu cecha sztuk, akurat nie tej wyjątkowo. Ale jakoś z pietyzmem się pochylamy nad nią, bo to sztuka, która przeszła przecież jak burza przez światowe sceny, zlekceważyć jej się nie powinno. A jeśli w ogóle my możemy się zajmować etycznymi sprawami w teatrze, no to nie jest jasne, że jest jakoś ważne. Nie chcę o jego ważności tak wprost mówić, bo publiczność może z nim zrobić niesamowitą rzecz. Prawda jest taka o tym, że Klara Zachanasyan przyjeżdża po 40 latach, żeby co zrobić? Żeby się zemścić. To może się kojarzyć. Muszę całować 45 lat. A potem ty ożeniłeś się z Madzią Twardowiak, z jej sklepikiem, z drobną galanterią, a ja wyszłam za starego Zachanasyana, za jego miliardy starym. Ożeniłem się z Madzią ze względu na ciebie. Myślę, że to można by odnieść do rzeczywistości, jaka nas dotyka. Ten eksperyment, myślę, trwa ciągle. Eksperyment, w którym społeczeństwa są poddawane pewnej nie tylko materialnej psychozie, ale również duchowej. Musimy się z tym zmagać i myślę, że to jest taki mały wycinek z takiego działania globalnego tych, którzy próbują tym światem zawładnąć. Ona tutaj się zjawia i myślę, że możemy w takiej małej społeczności zobaczyć coś, co może nam grozić. Oczywiście nie chciałabym być tutaj prorokiem złym, ale rzeczywiście takie możliwości są, żeby ten świat przemieszczał. Ale niekoniecznie w tę stronę, o jakiej byśmy sobie marzyli. Wizyta starszej pani w teatrze dramatycznym, a tymczasem jest 3:30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worobiec, zapraszam. Mniej biurokracji na uczelniach, mniej obowiązków sprawozdawczych i więcej środków na stypendia. Od dzisiaj zaczyna obowiązywać zmiana przepisów w szkolnictwie wyższym. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin mówi, jakie ułatwienia czekają na studentów i naukowców. Na studentów to oznacza m.in. łatwiejszy dostęp na drugi kierunek studiów, czy łatwiejszy dostęp do kredytów. Znacznie większe zmiany czekają naukowców czy administrację uczelni. Będzie zdecydowanie mniej różnego rodzaju sprawozdań. Zupełnie inne, dużo szczuplejsze będą tak zwane krajowe ramy kwalifikacji. Zmieni się sposób działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która już nie będzie wertować tomów, dokumentów, tylko będzie pełnić taką funkcję mentorską.
Ustawa deregulacyjna obowiązuje od 1 października, ale przepisy dotyczące finansowania wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku. Zmiana przepisów jest wstępem do wprowadzenia nowego prawa o szkolnictwie wyższym. Minister mówi, że poprzez cykl debat, konferencji i Narodowy Kongres Nauki wypracowana zostanie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Pierwszym krokiem do niej było ogłoszenie konkursu. W tym konkursie wyłoniliśmy 3 zespoły ekspertów składających się nie z przedstawicieli zagranicznych firm doradczych jak w przeszłości, tylko z wybitnych naukowców, ale także z reprezentantów doktorantów, młodych doktorów czy nawet studentów. Te zespoły przygotowują konkurencyjne koncepcje. W lutym 2017 roku rozpocznie się debata nad efektami pracy zespołów, a we wrześniu przyszłego roku podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie zostanie przedstawiona koncepcja nowej ustawy. Ministerstwo chce, żeby nowe przepisy zaczęły obowiązywać od roku akademickiego 2018-19. Unijni ministrowie środowiska zgodzili się na szybką ratyfikację porozumienia klimatycznego z Paryża z ubiegłego roku. Decyzja zapadła w Brukseli na nadzwyczajnym spotkaniu. Dla Warszawy ważne było uwzględnienie specyfiki każdego kraju. W przypadku Polski chodzi o uznanie szczególnej roli węgla w gospodarce. Minister środowiska Jan Szyszko powiedział po spotkaniu, że Polska otrzymała gwarancję, że będzie realizowała politykę klimatyczną na bazie własnych zasobów i uwarunkowań. Tak, oczywiście musimy zamykać z jednej strony te instalacje elektryczne, które pracują na węglu, na przestarzałej technologii, po to, żeby tworzyć nowe, które są bardziej efektywne, które są mniej emisyjne, a węgiel kamienny musi być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski, co najmniej jeszcze przez kilkadziesiąt lat. W sprawie ratyfikacji porozumienia klimatycznego z Paryża Unii Europejskiej bardzo zależało na pośpiechu. Zrobili to już bowiem wcześniej najwięksi emitenci gazów cieplarnianych, jak Stany Zjednoczone i Chiny. Przedstawiciele tych państw w listopadzie podczas szczytu w Maroku zasiądą do stołu negocjacyjnego, by rozmawiać o rozpoczęciu wdrażania paryskiej umowy. Ze względów wizerunkowych Unia Europejska chciała również być w tym gronie. Jednak proces ratyfikacji w parlamentach narodowych krajów członkowskich przebiega zbyt wolno i na pewno nie zakończy się do listopada. Zdecydowano więc, że w szybszym trybie na ratyfikację zgodzą się najpierw unijni ministrowie środowiska, a następnie Parlament Europejski. Akceptacja europosłów spodziewana jest w przyszłym tygodniu. Benjamin Netanyahu w ciepłych słowach wspomina byłego prezydenta Izraela Shimona Peresa. Na jego pogrzebie w Jerozolimie izraelski premier powiedział, że Peres był wielką postacią zarówno dla Izraela, jak i dla świata. Shimon Peres dokonał niezwykłych rzeczy. Był wielkim człowiekiem dla Izraela, był wielkim człowiekiem dla świata. Opłakuje go świat, ale w jego dziedzictwie odnajdujemy nadzieję. W uroczystościach pogrzebowych Shimona Peresa na wzgórzu Herzla w Jerozolimie wzięło udział wielu światowych przywódców, m.in. Barack Obama, François Hollande, Petro Poroszenko. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Shimon Peres w przeszłości był prezydentem Izraela oraz dwukrotnie premierem tego kraju. W 1994 roku wraz z Yasserem Arafatem i Itzhakiem Rabinem został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Zmarł w środę w wieku 93 lat. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 25 minut do godziny 4 w Polskim Radiu 24. Trwa noc. Teraz zapraszam na powtórkę wczorajszej debaty poranka. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin weźmie udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. W ubiegłym tygodniu powołał 52 uczonych do Rady Narodowego Kongresu Nauki, którego zadaniem będzie wypracowanie propozycji reform w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Założenia ustawy szykują od kilku miesięcy 3 niezależne zespoły wybrane w konkursie zorganizowanym przez resort nauki.
Jednocześnie w trakcie obecnego roku akademickiego ma trwać debata zorganizowana w ramach konferencji programowych przygotowujących Kongres Nauki. Założenia do nowej ustawy minister nauki przedstawi we wrześniu 2017 roku w Krakowie. Dokument będzie regulować od podstaw obszar szkolnictwa wyższego. I to jest temat naszej debaty poranka. Stan szkolnictwa wyższego. Robert Walenciak, ze mną w studiu profesor Janusz Odziemkowski, historyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Piotr Miller, doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Panowie, no zacznijmy od tego rankingu szanghajskiego, tradycyjnego. Na liście znajdują się tam dwie polskie uczelnie. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński. Obie szkoły wyższe znajdują się w piątej setce rankingu, a nawet czasami jeszcze dalej, a wyżej od polskich uczelni znalazły się m.in. Narodowy Uniwersytet Meksyku, Uniwersytet de Chile, Uniwersytet w Belgradzie, a my jesteśmy za nimi. No więc, panowie, to jest zapaść polskiego szkolnictwa wyższego, czy po prostu zły ranking? To znaczy, może tak powiem, że te rankingi międzynarodowe rządzą się własnymi prawami. One nie są, powiedzmy, całkowicie obiektywne, chociażby z tego względu, że prezentują, narzucają pewien schemat tego rankingu, a uczelnie się rozwijają w krajach o różnym systemie prawnym, o różnej kulturze, różnej tradycji, różnym sposobie finansowania i tego nie da się tak po prostu przełożyć i powiedzieć, że to jest wspólne dla wszystkich. Załóżmy, bierze się pod uwagę przy rankingu uczelni nie tylko to, czy prawda, mają wysokie osiągnięcia typowo naukowe, ale całą infrastrukturę, bazę, czy są boiska sportowe, czy są pływalnie i tak dalej, i tak dalej. U nas tego na ogół nie ma. W Stanach Zjednoczonych to nie ma uczelni, żeby tego nie miała, bo studenci po prostu nie przyjdą tam studiować. Jest inna kultura, nawet i tradycja tego. Natomiast ważne są bardziej rankingi, powiedzmy, lokalne, narodowe, czy jakichś grup państw i tutaj wypadamy pewnie nieco lepiej, ale też to jest bardzo odległe miejsce. To nie jest ten czas, kiedy w takich dziedzinach jak, powiedzmy, matematyka, socjologia, parę jeszcze innych dyscyplin można wymienić, w latach 30., kiedy jakiś polski naukowiec we Lwowie, w Warszawie, w Krakowie napisał artykuł naukowy, to nie oni szukali pism, byśmy dzisiaj powiedzieli, wysoko punktowanych na świecie, tylko automatycznie ich badania tłumaczono i one funkcjonowały. Dzisiaj to my się musimy dopominać o to się starać i to pokazuje, w jakim miejscu jest dzisiaj polska nauka. No właśnie, w jakim miejscu jest polska nauka, Piotr Miller? No tutaj powinniśmy przede wszystkim rozdzielić dwa obszary, czyli naukę jako badania i szkolnictwo wyższe jako obszar dydaktyczny. W nauce, jeżeli chodzi o polską pozycję, to na świecie wcale nie stoimy tak źle, jakby się to wydawało z rankingu szanghajskiego, który faktycznie jest dosyć specyficzny, bo on ocenia pozycję naukową głównie uczelni i w kilkudziesięciu procentach na przykład ocenia to, czy uczelnia posiada noblistów, albo czy miała wśród absolwentów noblistów. W związku z tym no, tutaj z konkurencją jest trochę gorzej, ale polska nauka, jeżeli chodzi na przykład o udział w publikacjach naukowych w globalnym ujęciu, jest 20 na świecie. W związku z tym nie jest to tak źle, jakby się wydawało. Natomiast nie zmienia to faktu, że zarówno nauka, jak i polskie szkolnictwo wyższe wymagają gruntownych reform, w szczególności struktura uczelni. Dlatego to, co pan wspomniał na początku, przygotowywany przez nas Narodowy Kongres Nauki ma w tych dwóch obszarach podjąć kluczowe działania, jeżeli chodzi o reformę struktur uczelnianych, czyli umożliwienie większej elastyczności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie polskich uczelni, ale również o wyłonienie uczelni badawczych, bo my, jeżeli chcemy konkurować w rankingach światowych, to przede wszystkim powinniśmy skupić się na badaniach naukowych, ponieważ rankingi światowe głównie to biorą pod uwagę. Nie biorą efektów dydaktycznych, choć one są bardzo istotne i ich bym nie pomijał, ponieważ ze względu na ostatnie lata pewnej masowości kształcenia w Polsce na etapie szkoły wyższej, no doszliśmy do etapu, w którym jakość kształcenia na wielu, nawet prestiżowych w Polsce uczelniach, no wymaga znacznych korekt. No ale jak pan to sobie wyobraża, uczelnia badawcza, czyli co, jest Uniwersytet Warszawski i części tego uniwersytetu to jest grupa badawcza, tak? Czy coś inaczej? Nie, na najbardziej prestiżowych uczelniach światowych, w pierwszej dziesiątce właśnie rankingu szanghajskiego, badania odbywają się równolegle z ofertą dydaktyczną i
i to jest naturalny proces kształcenia. W Polsce jest taki problem, że studenci bardzo często nie są włączani w badania naukowe już w trakcie studiów. Wynika to z masowości kształcenia, nauczyciele akademicy po prostu nie są w stanie włączyć takiej dużej grupy studentów w badania naukowe. My byśmy chcieli, aby najlepsze polskie uczelnie znacząco ograniczyły liczbę studentów, tak aby właśnie zwolniony czas, który do tej pory nauczyciele akademicy poświęcali na elementy dydaktyczne, poświęcili badaniom naukowym, ale jednocześnie, żeby studenci mogli być włączeni w badania naukowe, tak aby tworzyć przyszłą polską elitę naukową. Dla porównania, no, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński mają blisko 50 tysięcy studentów. Najlepsze uczelnie amerykańskie czy brytyjskie mają około 20-25 tysięcy studentów. No już nie mówiąc o tym, że cały budżet nauki w Polsce jest równy mniej więcej budżetowi jednej uczelni, czyli Harvardu. To jest dobry pomysł, panie profesorze, to da się zrealizować. Ależ tak, ja pamiętam, było kiedy ja studiowałem, pewnie było niczym nowym i tak to był model jeszcze wypracowany. Ale ilu było studentów, kiedy pan studiował? A, no wtedy na Uniwersytecie Warszawskim było około 20 tysięcy, nawet troszkę mniej chyba. Ale nakłady były w tej, powiedzmy, proporcji do potrzeb nauki znacznie większe i można było sobie na to pozwolić. Studentów było no, wielokrotnie mniej niż dzisiaj. W związku z tym te nakłady, aczkolwiek one nie były w budżecie jakąś znaczącą pozycją, to coś dawały, tych uczelni było mniej. Jeżeli jesteśmy przy nakładach, to tak swego czasu tak gromko, tutaj parę lat temu zapowiadano, jakie to będą duże nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe, a w tej chwili, coś tam miało się dziać i jesteśmy ciągle na jednym z ostatnich miejsc w Europie. My konkurujemy z niektórymi krajami bałkańskimi, w tym powiedzmy w proporcji do budżetu, ile wydajemy na naukę. Przypomnę, że na naukę i oświatę, nie będę tego rozdzielać, II Rzeczpospolita wydawała od 15 do 18% dochodu. To były gigantyczne pieniądze, bo trzeba było oczywiście tworzyć wszystko od podstaw, ale widać było, że wtedy, kiedy jeszcze nie przykładano może na świecie tak wielkiej wagi do postępu naukowego, myśmy byli w czołówce państw i wszystkie statystyki nas stawiały w rzędzie, powiedzmy, Francji, Niemiec. Nie dorównywaliśmy może Szwecji czy Wielkiej Brytanii, ale byliśmy w czołówce europejskiej. Dzisiaj, kiedy wszyscy mówią o tym, że nauka to jest przyszłość, u nas nakłady są takie, że sytuują nas gdzieś na poziomie no, Bułgarii, chyba nawet gorzej, bo ja tych statystyk najnowszych nie znam. Wiem, że zajmowaliśmy nie tak dawno drugą czy trzecią pozycję od końca w Europie w nakładach na naukę w stosunku do budżetu państwa. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie walczyło, by to zmienić, by wrócić do wzorców wzorców drugiej RP. To znaczy tak, jeżeli chodzi o system finansowania szkolnictwa wyższego, to co przed chwilą mówiliśmy o umasowieniu. My zaproponowaliśmy już, co przedstawiono do konsultacji społecznych, projekt zmiany algorytmu finansowania szkolnictwa wyższego w tym obszarze właśnie dydaktycznym, który ma spowodować, że nie będzie się opłacało, i to dosłownie, kształcić masowo. Natomiast będzie się opłacało zachować odpowiednią relację pomiędzy liczbą nauczycieli akademickich a studentami. To znaczy taki optymalny model to jest, że jeden nauczyciel akademicki przypada na 11-13 studentów. Teraz dochodzi do sytuacji, w której niektóre uczelnie mają wskaźniki powyżej 20-25 studentów. I my chcemy to radykalnie ograniczyć, ponieważ nie da się prowadzić dydaktyki w taki sposób. A poprzednie niestety systemy, aktualnie obowiązujące właściwie nawet jeszcze, system finansowania promiuje niestety masowe kształcenie i to jest pierwszy ruch. Tutaj spotkamy się z dobrym odbiorem środowiska, natomiast niektórzy rektorzy nawet tych najlepszych uczelni bardzo się zdziwili, jak symulacje zrobiono na ich uczelniach. Byli przekonani oczywiście, że jak to najlepszej uczelni, najlepszych uczelniach w Polsce, ten algorytm powinien oczywiście jakościowo zadziałać. Okazało się, że nawet na niektórych uczelniach będzie po kilka tysięcy studentów mniej, czyli będzie stopniowo trzeba obniżać liczbę osób, które będą rekrutowane na studia. Z oczywiście zachowaniem ich możliwości studiowania na innych uczelniach, ponieważ niż demograficzny powoduje problemy na tych uczelniach mniejszych, regionalnych. One na tym zyskają. Będzie po prostu przeniesione nieco będą przeniesione proporcje, jeżeli chodzi o liczbę studentów, co pozwoli zachować elitarność na uczelniach prestiżowych, ale również pozwoli zapewnić funkcjonowanie uczelni regionalnych, które mają istotną rolę społeczną, kulturotwórczą również dla tych obszarów. No i jeżeli to wprowadzicie, to na pewno będzie to bardzo dobrze przyjęte, bo
kiedy dzisiaj mamy, czy do niedawna mieliśmy na przykład na grupach ćwiczeniowych, i to był regulamin, który zabraniał organizować mniejsze grupy ćwiczeniowe niż 30 studentów. No proszę sobie wyobrazić, jak ja mam zajęcia, załóżmy tam powiedzmy 20 razy w semestrze z taką grupą, jak ja mam nawet poznać te 30 osób, jak ja mam dać im szansę na wypowiedzenie się, na zaprezentowanie swoich umiejętności, jak zorganizować dyskusję w tak ogromnej grupie, to jest klasa szkolna, to nie jest wyższa uczelnia. Ale niestety cały system przez ostatnich kilka czy kilkanaście lat był nastawiony na to, że im więcej studentów, to de facto tym więcej uczelnia zyskiwała. To wynikało z tego, że procentowo Polska była krajem zacofanym w Europie, jeśli chodzi o liczbę studentów, prawda? Więc to musieliśmy nadgonić to wszystko, ale nadgoniliśmy 10 lat temu i przez kolejne lata nic się nie działo. Dobrze, ale jakim kosztem? Przecież myśmy przyjmowali bez żadnego egzaminu, bez przygotowania każdego kandydata, który się pojawił. W związku z tym tak naprawdę należałoby przynajmniej połowie z nich nie dać dyplomu, tylko przetrzymać na uczelni, żeby jeszcze postudiowali, żeby coś wchłonęli, bo nie byli w stanie tej wiedzy wchłonąć. Tymczasem było nawet takie rozporządzenie już projektowane, na szczęście zatrzymane, ktoś w ostatniej chwili chyba zatrzymał, że uczelnie będą rozliczane nie z ilości przyjętych kandydatów, tylko pani minister Kudryska wymyśliła, że tych, którzy tu ich wypuszcza, to znaczy tych, którym da dyplomy. Czyli to był sygnał. Dawajcie wszystkim dyplomy, bo jak nie, to dostaniecie mniej pieniędzy. To jaki to jest pomysł? To jest po prostu zgroza i zamordowanie całego pomysłu na edukację. Jarosław Gowin chce odwrócić tę zasadę, prawda? Znacząco tak. No, chodzi tak naprawdę o to, abyśmy faktycznie mogli poszczycić się elitarnymi uczelniami. I mówię to również pod względem naukowym, ale i dydaktycznym, bo ten element dydaktyczny, tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, on był istotny w latach 90., początku XXI wieku, bo myśmy nadrobienia pewną lukę w wykształceniu wyższym, choć ona moim zdaniem została nadrobiona w wielu miejscach w sposób sztuczny. To znaczy daliśmy osobom faktycznie dyplomy, które zapewniały, że mają wyższe wykształcenie, a de facto nie dawaliśmy wiedzy, kompetencji, umiejętności społecznych, które taką wiedzą, którymi się powinni szczycić właśnie absolwenci szkół wyższych. W związku z tym tutaj mamy dużo do nadrobienia, ale ten algorytm finansowy ma doprowadzić w skali tam 4-5 lat do znaczącej zmiany struktury, jeżeli chodzi o liczbę studentów na poszczególnych uczelniach, ale jedna ważna rzecz, żeby nie przestraszyć też uczelni, które tutaj mogłyby stwierdzić, że zaraz stracą płynność finansową. My robimy specjalny korytarz finansowy, to znaczy uczelnie w ciągu najbliższych kilku lat nie będą mogły zyskiwać ani tracić więcej niż 5% swojego budżetu. To znaczy robimy korytarz, że nawet ten algorytm, jeżeli by przewidywał, że więcej będzie środków malało, to zabezpieczymy ich, żeby tak nie było. Spada liczba studiujących w Polsce, już jest poniżej 1,5 miliona osób. W ostatnich latach spadła około 15% liczba kandydatów na studia na pierwszym roku. A z drugiej strony rośnie liczba Polaków studiujących za granicą. Ten wzrost też jest około 20%. 48 tysięcy Polaków studiuje za granicą, 18 tysięcy w Wielkiej Brytanii. I cóż się dzieje? Dlaczego wyjeżdżają? Cóż, polskie uczelnie nie potrafią im dać tego, co dostają tam? Wydaje mi się, że zostało już powiedziane tutaj wiele na temat problemów, z jakimi zmaga się szkolnictwo wyższe w Polsce. Niska innowacyjność, niski poziom umiędzynarodowienia polskich uczelni, małe dostosowanie do rynku pracy, bardzo daleka pozycja w rankingach międzynarodowych. Wszystko to jest nieco odwrotnie na uczelniach na przykład brytyjskich, gdzie polscy studenci też, jak pan redaktor już wspomniał, głównie wyjeżdżają, bo aż 1/3 polskich studentów studiuje właśnie w Wielkiej Brytanii, czyli około 18 tysięcy. Jeśli chodzi o to, dlaczego polscy studenci wyjeżdżają, część na pewno robi to po prostu dlatego, bo chce zaznać pewnego rodzaju przygody, poznać nowy kraj, nowych ludzi. Część patrzy na to bardziej pragmatycznie, czyli chce po prostu się nauczyć dobrze jednego lub więcej języków, a dodatkowo wiedzą, że studia za granicą bardzo poprawiają możliwości danego studenta później, jako już absolwenta na polskim rynku pracy. Szczególnie dlatego, bo jednak to jest wciąż tylko około 4% polskich studentów, którzy wyjeżdżają i studiują za granicą, więc daje to dość mierzalne, dość mierzalne korzyści i dość mierzalną konkurencyjność w Polsce, czyli ta pełna znajomość obcego języka. Zwróćmy uwagę, że międzynarodowe koncerny, na przykład te największe firmy konsultingowe, bardzo często tworzą programy dla
studentów jeszcze lub wczesnych absolwentów, zwracając uwagę tylko i wyłącznie na inteligencję i umiejętności analityczne oraz na znajomość obcego języka. Koniec. Nieważne, co studiowali. Ważne, że potrafią myśleć, a tego nauczają dobrze obce uniwersytety i znajomość języka obcego. Czyli wychodząc z założenia, że nieważne jest, jak ci wykształcenie, jeżeli ma mózg otwarty, to się ewentualnie na rynku pracy to uczy, tak? Tak, i już te właśnie firmy uznają, że one, jak mają podatny, elastyczny umysł i ten język, to już te właśnie instytucje międzynarodowe, firmy już wyszkolą w danym kierunku, patrząc, jakie są możliwości danego pracownika. Gdzieś wyczytałem, że absolwent filozofii po Oxfordzie został szefem biura projektowego Rolls-Royce'a, więc to pokazuje jakby podejście. No ale panowie, w takim razie, dlaczego polskie uczelnie nie mogą ruszyć w pogoń? Bo chyba mogą, prawda? No, nie bądźmy tacy skromni. Czy one powoli tak naprawdę ruszają w pogoń za umiędzynarodowieniem, ponieważ liczba osób, która studiuje w Polsce, studentów zagranicznych, rośnie. Natomiast nie bez powodu w drugiej połowie października pierwszą konferencją, która będzie przygotowywała Narodowy Kongres Nauki, jest konferencja w Rzeszowie, która będzie dotyczyła umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, ponieważ my sobie doskonale zdajemy z tego sprawę, że bez umiędzynarodowienia zarówno kadry naukowej, jak i samych studentów nie będziemy w stanie wygrać w wyścigu o konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Jednym z pomysłów, który będzie wdrożony w przyszłym roku, jest właśnie powstanie Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej. To ma być taki odpowiednik niemieckiej DAD, która będzie odpowiadała za ściąganie profesorów wizytujących z innych krajów, która będzie fundowała stypendia najlepszym studentom z zagranicy, która będzie fundowała stypendia studentom z Polski, którzy będą wyjeżdżali na rok i wracali do kraju, tak aby właśnie to umiędzynarodowienie w Polsce zwiększyć. Natomiast problem jest jeszcze jeden. Niestety systemowy, który kilka lat jeszcze będzie trzeba niwelować, to znaczy mimo wszystko stosunkowa, słaba znajomość języka angielskiego wśród kadry akademickiej. To się powoli zmienia. To nie jest zarzut do kadry akademickiej, która no wcześniej też jakby często nie miała możliwości budowania takiego mocnego aparatu, w szczególności jeżeli chodzi o język angielski, ale no to jest fakt, który niestety powoduje, że część studentów zagranicy no mniej chętnie przyjeżdża do Polski. Co się dzieje, jak wytłumaczyć to, że polskie uczelnie nie produkują ludzi, którzy znajdą pracę po wyjściu ze studiów? No mamy grupę, zwłaszcza jeśli chodzi o kierunki humanistyczne, grupę humanistów, którzy no, po zdobyciu dyplomu no, stają w kolejce po zasiłek dla bezrobotnych. Dlaczego tak jest? Nie do końca tak jest, bo ja w Polsce spotykam naszych absolwentów w najróżniejszych miejscach, bym się nawet dziwię się, że tam znaleźli pracę po humanistyce. Myślę, że po pierwsze to jest kwestia poziomu kształcenia. Proszę pamiętać, że pracodawcy, no mówię o poważnych pracodawcach, nie jakichś małych firmach, które zatrudniają no, jak najtaniej, zwracają coraz bardziej uwagę na to, nie co się kończyło, ale gdzie się kończyło. Tak jak, i to jest dobre zjawisko, tak jak no, jest mnóstwo uniwersytetów stanowych w USA, ale tych liczących się jest kilka. I jeżeli ktoś jest po takim uniwersytecie, ma pierwszeństwo u poważnego pracodawcy. To samo zaczyna się u nas. I to jest na pewno rzecz pierwsza. Druga, to sądzę, to już się zaczęło robić, ale z różnych powodów to jeszcze przejdę potem do dwóch kolejnych bolączek, to może to wyjaśnię, dlaczego to źle funkcjonuje. Mianowicie jest coś takiego, że nawiązuje się współpraca z oporami uczelni, z przyszłymi pracodawcami i dostosowywanie nawet programów nauczania i przekazywanych umiejętności do oczekiwań danego pracodawcy. Którzy to są tak zwani interesariusze. Uczelni mają tych interesariuszy, przychodzą na spotkania, rozmawiamy, co dla nich jest ważniejsze, jakiego kandydata by chcieli widzieć. Tak? Oni wiedzą, bo to też musi być porządny interesariusz. Każda instytucja ma swoją specyfikę. Każda czegoś innego tam troszkę oczekuje i to trzeba jakby w ten cykl kształcenia powoli wdrażać. I to jest to, co dobre, ale tutaj mówiliśmy, tutaj pan mówił tak o tych planach ministerstwa, o jednej bolączce nauki polskiej i szkolnictwa wyższego też, to powiedzieliśmy. Żadna reforma nie przyniesie długotrwałych i dobrych efektów, jeżeli za tym nie pójdą jakieś nakłady finansowe większe niż do tej pory. Po prostu
Nie da się tak zrobić. No nie da się zrobić bez pieniędzy dobrej reformy. To jest kwestia, skąd te pieniądze znaleźć, ale to już jest kwestia właśnie ekonomistów, polityków, jak to zrobić. Ale są dwa jeszcze hamulce potężne w nauce i w szkolnictwie wyższym również, które można, by powiedzieć, nawet z pewnymi oszczędnościami finansowymi dosyć szybko uregulować. Pierwsza to jest ogromna biurokracja, która nas gnębi na uczelniach. To, co my robimy ze studentami, to, co my robimy w badaniach nawet naukowych, powoli staje się dodatkiem do gigantycznej biurokracji, którą my jesteśmy zmuszeni robić. Ja nie będę tu podawać przykładów, bo czasami są po prostu tak śmieszne, że aż wydają się nienaturalne. Druga kwestia to jest sposób oceny postępów naukowych. I tu jest po prostu no, zabagnione strasznie. No, dam Państwu przykład, może no, jeden z wielu, ale taki, który może przemówi do każdego, kto nawet nie jest naukowcem. Otóż jak się ocenia dzisiaj, ten przepis nadal funkcjonuje, jak się ocenia dzisiaj, czy dany tekst naukowy jest dobry, czy zły, jaka jest prognoza? Otóż swego czasu pani minister Kudryska dała rozporządzenie, to jak ja to dostałem, to myślałem, że ktoś robi sobie żarty z pani minister i to jakby podsuwa, żeby ją ośmieszyć. Mianowicie, że artykuł naukowy musi liczyć 40 tysięcy znaków drukarskich. A mniej to nie. To znaczy, jeżeli jest mniej, to jest mniej punktowany. Od razu na wstępie. Jeżeli poniżej 20 tysięcy znaków, w ogóle nie jest punktowany. Ja miałem takie zdarzenie, bodajże to było w Słowenii. Przyjechałem z artykułem do takiej wspólnej pracy, napisałem na 10 stron, bo to jest minimum, żeby ten artykuł przyniósł punkty uczelni i mnie. 18 tysięcy. No 20 tysięcy, bo tam z przypisami cen. A za dwa dni przychodzi ten, prawda, ten szef tego całego przedsięwzięcia i słuchaj, ale weź to skróć tak do 6 stron, bo my to tak drukujemy. Ja mówię, słuchaj, nie mogę, bo no, nie rozliczę się z uczelnią. Jak to się nie rozliczysz? No mówię mu o tych, mówi, słuchaj, ale jaki to jest przepis unijny? Ja w ogóle tego nie znam. Nie, to jest nasz polski przepis. Niemożliwe. To wy liczycie na znaki drukarskie artykuł, no to jest po prostu głupota, jakich mało. To może dlatego mamy najniższy współczynnik prac naukowych w całej Europie Środkowej i Wschodniej. A to prace naukowe liczą się w rankingach międzynarodowych. No tak, ale nam wiele pism, na przykład poważnych, no weźcie National Geographic, czy powiedzmy te poważne pisma, gdzie tam są artykuły, które mają po 40 tysięcy znaków? Wprowadził pan nas już wesołości do naszej debaty. A to się teraz poważnie, teraz z kolei poważnie. To jest na poważnie przecież. Ale nie, teraz już poważny problem. To, co jest prawdziwym nieszczęściem dla uczelni i dla studentów, i dla doktorantów, to jest, proszę Państwa, tak zwany system cytowany. Nas rozlicza się, mówi się, ten jest dobry, bo cytuje się go wielokrotnie, a ten jest zły, bo cytuje się go mało. Po pierwsze, jeżeli wchodzi młody naukowiec do nauki, to nie będą go cytować poważni badacze, dopóki nie uzyska tak swoistego imprimatu tutaj, prawda, środowiska naukowego. Może znakomitą pracę napisać, nikt go nie będzie cytował. Jak ten człowiek ma się przebić? Jeżeli go będzie... Mamy rubryki nawet takie, że musimy wykazywać ilość cytowań naszych prac gdzieś tam, żeby nas oceniano pozytywnie. Dla badacza, który ma już ustaloną pozycję w nauce, no to jeszcze jakoś jest, ale dla młodego jest to fatalnie. Po drugie, to jest demoralizujące i to już mówię całkiem poważnie, bo powstają całe spółdzielnie. To się cytują wzajemnie. Tak, dam ci swoją książkę, ty mnie cytuj, ja ciebie będę cytować, nieważne czy to jest ważna, dobra pozycja, ale jeżeli ja nie zacytuję kolegi, to mnie nie zacytuje i nawzajem będziemy gorzej punktowani. To jest po prostu nieszczęście, no tak głupi pomysł, że to właściwie uważam, że minister Gowin powinien jednym ruchem pióra to wykreślić, bo, no, bo to jest nonsens, podobnie jak te 40 tysięcy znaków drukarskich, to na się śmieją potem. Ja Państwu dziękuję za uwagę, Robert Walenciak, i zapraszam na kolejną debatę poranka w poniedziałek o godzinie 9.17. Autopromocja. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Jest godzina 4:00. Polska.
Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Beata Szydło zapowiedziała, że do końca roku zniknie Ministerstwo Skarbu Państwa. Prawdopodobnie we wtorek dowiemy się, jaki będzie nowy sposób zarządzania majątkiem państwowym i jaki podmiot zastąpi to ministerstwo. O pomyśle likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa na naszej antenie mówił dr Marian Szołucha z uczelni Wistula. Jego zdaniem to pozytywny kierunek zmian. Efektem powinno być zdjęcie z nad spółek Skarbu Państwa. Jest ich przecież łącznie w tej chwili prawie 350. Takiej biurokratycznej, urzędniczej czapy w postaci resortu Skarbu Państwa funkcjonującego w Polsce od... Jeśli się nie mylę, początku transformacji. Nie znam, natomiast nie analizowałem wszystkich krajów, bo jest ich ponad 200 w statystykach ujmowanych, ale nie znam kraju wysoko rozwiniętego, który miałby podobny urząd na szczeblu ministerstwa, zajmujący się nadzorem właścicielskim nad spółkami, w których państwo ma udział, a które działają w różnych branżach. To jest moim zdaniem nieefektywne. Całą rozmowę znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Nie milkną komentarze po zmianach w rządzie. Minister finansów Paweł Szałamacha został zastąpiony przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który stanął na czele super resortu. Jest ministrem finansów i rozwoju. Zmiany w rządzie komentowali w Polskim Radiu 24 goście debaty dnia. Zdaniem Marcina Celińskiego, publicysty magazynu Liberté, centralizacja władzy nie jest sposobem na walkę z państwem resortowym. Wtedy najprościej by było zrobić w ten sposób, żeby wziąć je wszystkie połączyć i wtedy nie będziemy mieć resortów, tylko będziemy mieli jakieś super ministerstwa. Myślę, że tu jest rola czy premiera, czy generalnie pewnego porządku, jakiego w Polsce w działach administracji nikt nie chce wprowadzać. I mówię tu o czymś, co dawno zostało odkryte, czyli o pewnej kulturze korporacyjnej w zarządzaniu. Bogusław Hrabota, naczelny Rzeczpospolitej, kibicuje wicepremierowi Morawieckiemu. Źle byłoby, gdyby ten Morawiecki, którego plan jest realizowany, nie miał możliwości wpływu na realizację swojego planu. W momencie, kiedy minister finansów, a tak było w wypadku ministra Szałamachy, toczy pewną grę albo realizuje alternatywny scenariusz, to dla państwa to jest źle. Ja pokładam pewne zaufanie w osobie Morawieckiego, wierzę, że mu się powiedzie, kibicuję mu. Cała debata dnia na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii wezwało ambasadora Rosji w tym kraju w związku z krytyką raportu na temat zestrzelenia samolotu nad Ukrainą ponad 2 lata temu. Chodzi o opublikowany przedwczoraj dokument autorstwa międzynarodowych śledczych. Według nich samolot MH17 został strącony przez rakietę Buk, którą wystrzelono z terenu okupowanego przez rosyjskich separatystów. Moskwa nazwała te ustalenia spekulacjami i zarzuciła śledczym brak optymizmu. Beata Pomecka. Rosyjski ambasador został wezwany, bo jak podkreślił holenderski MSZ, Moskwa podawała w wątpliwość profesjonalizm, uczciwość i niezależność holenderskiej prokuratury, która koordynowała międzynarodowe śledztwo. Biorąc pod uwagę wydźwięk dowodów, Rosja powinna uszanować wyniki dochodzenia, a nie kwestionować ich i rozsiewać wątpliwości. Brzmi oświadczenie szefa holenderskiej dyplomacji. Grupa międzynarodowych śledczych jeszcze nie zakończyła prac. Na razie zaprezentowała wstępny raport, podkreślając, że już te dotychczasowe ustalenia nie budzą żadnych wątpliwości. Możliwe było dokładne określenie miejsca, z którego rakieta została wystrzelona, a był to rejon wschodniej Ukrainy, okupowany przez rosyjskich separatystów. Śledczy ustalili również, że system rakietowy Buk został przywieziony z Rosji na te tereny i po zestrzeleniu samolotu do Rosji powrócił. Nie wskazano natomiast jeszcze konkretnych osób za to odpowiedzialnych. Lista podejrzanych liczy około 100 nazwisk. Beata Kołęcka, Polskie Radio, Bruksela. Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle wkroczył do ofensywy, której celem jest odbicie z rąk dżihadu Mosulu. To położone w północnym Iraku nad rzeką Tygrys miasto jest bastionem tzw. państwa islamskiego w tym kraju. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Francuski okręt przebywa teraz we wschodniej części Morza Śródziemnego. To z tego miejsca z lotniskowca oderwały się wielozadaniowe samoloty typu Rafale, by wziąć udział w operacji odbicia Mosulu z rąk dżihadystów po zdobyciu przez wojska irackie Faludży
czy teraz głównym celem ofensywy przeciwko pozycjom państwa islamskiego jest Mosul, drugie co do wielkości po Bagdadzie miasto w Iraku. Szczegóły akcji francuskiego lotnictwa nie są znane i nie wiadomo, czy chodzi tylko o rekonesans, mający umożliwić rozpoznanie pozycji dżihadystów, by lepiej móc określić cele przyszłych nalotów, czy o atak z powietrza. Francuska jednostka pozostanie w rejonie obecnego działania do końca października, gdyż na początku przyszłego roku rozpoczyna się mający trwać kilkanaście miesięcy jej przegląd techniczny. Na pokładzie lotniskowca znajdują się 24 samoloty typu Rafale, dwie maszyny pomocnicze, samolot patrolowy i cztery śmigłowce. Kolejnych 12 myśliwców jest w bazach w Jordanii i w Arabii Saudyjskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prognoza pogody. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie lokalnie możliwe burze. Bez opadów głównie na południu oraz na północnym wschodzie. Na termometrach od 15 stopni na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu do 22 w centrum, a najcieplej 23-24 stopnie na południu kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 4. Maria Furdyna rozmawiała o tym, jak terroryści zmieniają taktykę działania i w Polskim Radiu 24 teraz ta rozmowa. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W studiu Polskiego Radia 24 dr Magdalena El-Gamari, ekspert do spraw terroryzmu Uniwersytet Białymstoku oraz prezes Fundacji El Karama. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, że terroryści zmieniają taktykę. Powiązani z tak zwanym państwem islamskim mogą zacząć stosować samochody, pułapki, nawet broń chemiczną. Tak ostrzegł unijny koordynator do spraw walki z terroryzmem Gilles de Kerchon. Obawiamy się, że państwo islamskie może krok po kroku zmienić modus operandi. Co to znaczy? Jakie są te nowe metody terrorystów z tak zwanego państwa islamskiego? Ja się tak zastanawiam, czy to są na pewno nowe metody, bo pamiętajmy, że o kwestii samotnych wilków już mówimy jakiś czas, a nawet w kontekście tych ostatnich zamachów ostatniego roku. Nie mówimy o samotnych wilkach i samochodach. Również. To nie jest nic nowego, bo analizując propagandę nie tylko tak zwanego państwa islamskiego, ale Al-Kaidy, które wydawała magazyn Inspire, okazuje się, że to już oni nakłaniali nawet do porywania samochodów, do wypełniania samochodów na przykład gazem, do wybuchów, do pojedynczych incydentów, albo do tak zwanych incydentów, które miałyby powodować chaos i niebezpieczeństwo, które niekoniecznie muszą się udać. Centra handlowe, miejsca oczywiście związane z infrastrukturą krytyczną. Takie elementy już mamy. 2016 rok. Wszystko to zostało napisane w zasadzie około 2009-2010. A tutaj nagle się okazuje, że nowy modus faktycznie operandi, więc ja tak nie do końca się zgadzam z tą tezą, ale ważne jest, żeby to podkreślać i że o tym należy mówić. Że coś takiego jest. Ja osobiście uważam, że nie istnieje ktoś taki jak samotny wilk. Zauważmy, że we wszystkich tych przypadkach te osoby nigdy nie działały same. Czasami były po prostu zmotywowane. Widocznie ta bardzo silna propaganda do nich dotarła. Na pewno mamy do czynienia z takim pojęciem jak cyberkalifat. I to jest coś nowego, bo mamy koniec Twittera, koniec Telegramu, Facebooka. Wycofują się z mediów społecznościowych. I jakie teraz nowe metody pozyskiwania zwolenników? Pamiętajmy, że mówiąc o mediach społecznościowych, no to są te trzy główne, oczywiście dwa w zasadzie portale i jeden komunikator. One były niezwykle użyteczne z uwagi na to, że grupy po prostu zakładały sobie prywatne konta i poprzez hasztagi mogły oznaczać siebie albo przynajmniej pokazywać, co się dzieje po poszczególnych atakach. To wszystko rozpoczęło się w 2010 roku, więc to też nie jest pomysł oczywiście samego kalifatu. On został przerobiony przez Al-Kaidę Islamskiego Magrebu. Później oczywiście było ISIL, ale również to samo robiło Boko Haram i El-Shabaab. Tutaj zaczynają powstawać tak zwane fundacje, grupy, zgromadzenia, stowarzyszenia, które publikują materiały, wydają książki, wydają publikacje, wydają raporty i tworzą swoje własne tak zwane blogi, do których nie można wejść. Trzeba się zalogowanie się na coś takiego, oznacza, że trzeba podać wszystkie swoje dane, trzeba przejść przez kilkanaście stron, gdzie non-stop ktoś będzie nas weryfikował i dopiero dojść do ewentualnych informacji albo do takiego komunikatora, jakim był Telegram. To jest już obserwowane, dlatego ja też ryzykuję stwierdzenie, że mimo wszystko tutaj tak zwane państwo islamskie będzie od tego odchodzić w kierunku tak zwanych mobilnych apek, czyli aplikacji do ściągnięcia, które będzie można zrobić w zasadzie bez żadnego kłopotu i za darmo. I już się mówi, że takich apek jest 6 i one są przygotowane na Androida i dla wszystkich oczywiście użytkowników Apple'a. I o tym na przykład mówi takie radio propagandowe El Bayan, ono się nazywa.
i mówi właśnie o tym, żeby korzystać z tego. Ja patrząc i analizując sobie jedną taką apkę, dowiedziałam się na przykład, że jest nowy alfabet języka arabskiego, gdzie dzieciaki, ucząc się języka arabskiego, każda literka związana jest z elementem zbrojnym. Więc jak jest czołg, to oczywiście C, jest literka C, mówiąc w języku polskim, narysowany czołg i elementy mocno wojenne. Niezwykle ważne, bo tu wchodzą w edukację oczywiście najmłodszych i ośrodków szkoleniowych. No ale tak jak pani wspomniała, ten cyberkalifat, nam się wydaje, że no to jest tylko propaganda. Z jednej strony tak, ale pamiętajmy, że ta informacja zostaje gdzieś przesłana. Może i też oni też propagandowo mówią, że są tak silną organizacją. Na pewno w mediach im idzie bardzo dobrze, bo tym młodzi ludzie się interesują. A jak widzą podział takiego cyberkalifatu na zbrojny cyberkalifat, na wydział hakowania, czy chociażby na zjednoczony cyberkalifat, bo mówimy o trzech podziałach, i okazuje się, że można się włączyć w działania na przykład drużyny Kałasznikowa albo synów kalifatu, albo tak zwanych członkiń wspierających, mówiąc o kobietach, to okazuje się, że znowu jest to nowa jakość, nowe narzędzie, nowy element tego, że propagandowo się rozwijają i to jest zmiana ich modus operandi, ale oczywiście przeniesienie tego w kontekście online. Czy zmienianie tych metod pozyskiwania nowych zwolenników to też jest właśnie ta metoda, żeby nie zostali zdemaskowani, wykryci przez służby? To jest to musi się zmieniać po prostu? Oczywiście, jak najbardziej tak to musi się zmieniać, ale jest nawet takie ugrupowanie, które się nazywa sekcji duchów kalifatu. W bezpośrednim tłumaczeniu, nie wiem jak to ująć w języku polskim, więc osoby, które nie chcą się ujawniać, które działają w bardzo małych grupach, które będą właśnie traktowane tutaj przez nasz świat zachodu jako samotne wilki, a tak naprawdę to są 2-3-osobowe grupy, brygady, one się oczywiście nazywają i będą działać w ten sposób. Pamiętajmy, że wszystkie zamachy, które były, które wydarzyły się oczywiście na terytorium samej Unii Europejskiej, ale i również w Stanach, mówię tutaj oczywiście o Orlando, kalifat się tym cały czas chwali, ale kalifat cały czas wykorzystuje elementy zainteresowania medialnego. To jest niezwykle ważne, ale jednocześnie rozwija się w kontekście tego, że może i traci terytorium, może w terytorium im idzie trochę gorzej, mówię tutaj oczywiście o sytuacji Syrii i Iraku, ale jednocześnie tworzy te hotspoty. Od grudnia zeszłego roku to jest oczywiście Libia, ale jest to Somalia, jest to Bangladesz, jest to Afganistan, Pakistan, gdzie stamtąd właśnie nadawane jest radio, albo zmienia jest nowy magazyn też. Jest nowy magazyn, gdzie poprzednio Państwo Islamskie wydawało Dabik, teraz magazyn się nazywa Rumia i jest wydawany w 7 językach. Jest to język niemiecki, francuski, angielski, indonezyjski, rosyjski, pasztu, turecki, ujguri. I okazuje się, że no widocznie zbyt na to jest. Metodyka, jeżeli ktoś ogląda taki magazyn, on jest zupełnie inny. Co jest w takim magazynie? To jest niezwykle ważne, bo pamiętajmy, że tych magazynów jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Magazyn na Czarną Afrykę, magazyn Amka jest ukierunkowany pod historię, pod religię, pod potrzeby lokalnej społeczności. Magazyn Dabi, który był wydawany, był... Grupą docelową były osoby bardzo dobrze wykształcone, które znają się na religii i historie zawsze były związane na początku z Starym Testamentem, ale zawsze był ten aspekt mocno religijny. Magazyn Alchemika dla kobiet, który mówił o tym, jak być dobrą muzułmanką, ale jednocześnie jak wstępować w szeregi kalifatu i jak ewentualnie po utracie swojego mężczyzny, to jest bardzo ważne, czyli po zostaniu wdową kalifatu, jak werbować nowe kobiety, te zwykłe, zlaicyzowane muzułmanki, żeby oddawały swoich mężów, żeby to one były tą siłą, która popycha mężczyznę, który jedzie walczyć, w imię oczywiście tak zwanego dżihadu zbrojnego. Niezwykle dużo, tak na dobrą sprawę, i pamiętajmy, że to jest tylko pojedynczy aspekt, bo tak jak powiedziałam, tych magazynów jest kilkanaście. Ten magazyn jest niezwykle istotny, bo jest raz w tylu językach i oparty jest na historiach, telenowelach. Telenowele w wersji science fiction, oparte na fragmentach Jamesa Bonda, V jak Vendetty, z elementami podróży w kosmos, gdzie jest główny bohater, on przeżywa rozterki, również emocjonalne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ma swoją misję, którą musi wypełnić. No i ta historia jest podzielona na fragmenty, więc w pierwszym numerze coś takiego było, no to już czytelnik będzie czekał na kolejny. Tutaj już nie ma określenia, że są krzyżowcy, należy ich zabijać, mowa o niewiernych, to było w innych magazynach. Tutaj ten modus operandi skręca troszeczkę w inną stronę, tak jakby się lekko uspokoił. Ja też pamiętam rok temu
sugerowałam taką tezę w kontekście nie tylko propagandy, ale i w ogóle i działań, że niedługo może dojść do sytuacji, że my zaprosimy do stołu negocjacyjnego, czy to będzie Daesh, czy inną organizację, bo do pewnego momentu doszli do bardzo radykalnych działań, czyli chodzi mi o mordowanie osób, do dekapitacji, do palenia ludzi, wykorzystywania dzieci i teraz oni muszą troszeczkę kolokwialnie mówić spuścić z tonu, żeby przyciągnąć nowych, bo część werbowników im uciekła, terytorium się kurczy, płacą około $1000 dla werbowników z czarnej Afryki, których pchają do Afryki Północnej, no ale dalej trzeba się rozwijać. Sprzedaż ropy już nie wystarcza. Sprzedaż organów, handel kobietami. Oni muszą cały czas zdobywać pieniądze, więc muszą się trochę uspokoić. Czyli pani tak prognozuje, że to będzie uspokojenie i właśnie na rzecz pozyskiwania na spokojnie nowych zwolenników? Sugerowałabym tak. Oczywiście wiemy, że tutaj sytuacja jest bardzo elastyczna i bardzo dynamiczna. Czy to się sprawdzi? Okaże się, myślę, że za kilka miesięcy. Ale patrząc chociażby na sam Mosul, gdzie wszyscy mówią, że już Amerykanie wysłali ponad 600 żołnierzy, Francuzi również wysłali swój kontyngent. Obawiam się jednego, może i Daesh straci chwilowo, ale pamiętajmy tą lekcję z Iraku i z Afganistanu. Na chwilę będzie uwolnione, a później za pół roku Daesh się wzmocni, bez względu, czy to będzie Daesh, czy to będzie, tak jak się nazywają w Afganistanie i Pakistanie, to są ci sami ludzie, Ansar el-Furqan. Oni się przemienią i znowu na bazie wewnętrznej frustracji ludzi i kolejnej wojny domowej, która może być, znowu będą włączać się w te szeregi. Kto jest dobrym narybkiem, że tak to powiem, dla zwolenników państwa islamskiego? Chciałabym powiedzieć, że każdy, tak na dobrą sprawę, każdy jest zasobem. O tym należy pamiętać. Ale pamiętajmy, że wydaje mi się, że przede wszystkim patrząc na obozy dla uchodźców, patrząc na liczbę niezagospodarowanych dusz, a przede wszystkim zranionych serc, już tak mówię w ten sposób, bo to jest niezwykle ważny aspekt, dzieci, kobiety, bo trzeba sobie zdawać też sprawę, patrząc nawet na statystyki, 70% to są dzieci i kobiety, mówię o rejonie Bliskiego Wschodu, nie mówię o obozach dla uchodźców w Europie. Te osoby są same, pozostawione samym sobą, bardzo często nie mają warunków bytowych, w zasadzie organizacje humanitarne mówią o absolutnym kryzysie, jaki ma tam miejsce, te osoby są świetnym narybkiem do werbunku, przede wszystkim dzieci i kobiety. Dobrze wyszkolone dzieci, a takie propagandowe zdjęcia już się pojawiają, są wykorzystywane chociażby do zamachów samobójczych, co też nie jest nowym elementem, bo to samo robili talibowie w Afganistanie przeciwko siłom koalicyjnym. Ale w zeszłym tygodniu, do zeszłego tygodnia 4 zamachy w Bagdadzie. Jeden z nich został przeprowadzony przez młodocianego. Młodzi ludzie też? Młodzież. I tu już przechodzimy na ten grunt europejski. To jest niezwykle ważne. Ja zawsze oddzielam, że w Europie, żeby kogoś zradykalizować, trzeba jednak posłużyć się ideologią. W Europie pieniądze nie będą działać na taką skalę, jak będą działać w Afryce Północnej, Środkowej i na Bliskim Wschodzie. To jest zupełnie co innego. Ideologia jest ukierunkowana na Europę, tą może zdemoralizowaną, hedonistyczną, egoistyczną, tak mówię, w takich kategoriach, ale będzie skierowana do ludzi, którzy są zagubieni, ludzi, młodzież, młodocianych, którzy siedzą całe dnie przed komputerem, chcieliby urzeczywistnić swoje marzenia chociażby z gier komputerowych albo z tego, co przeżywają w domu, mają jakieś problemy, więc oni są świetnym narybkiem właśnie do tego werbunku, ale idąc dalej, tak samo może być ze samotnymi kobietami, ale tak samo z osobami z chorobami psychicznymi. Tutaj w zasadzie tych kategorii można wymienić nawet kilkanaście, bo patrząc na tak zwany profil psychologiczny tych samobójców, zamachowców, którzy już dokonali zamachu, bardzo często się okazywało, że oni mieli najpierw problemy w domu, a później po prostu szukali jakiejś swojej drogi. Ktoś ich w pewnym momencie wyciągnął z danej grupy, zaczął radykalizować, zafundował wycieczkę, ale nie zawsze, bo już ten modus operandi się zmienia do tego stopnia, że ludzie z Europy wyjeżdżają za własne pieniądze i już nie trzeba płacić. Tak jak już wspomniałyśmy, powodem nasilonych ataków w Europie jest osłabienie pozycji Daesh i w Syrii, i w Iraku. Wielokrotnie po zamachu w mediach pada to pytanie, co możemy zrobić, żeby więcej nie doszło do zamachu, co poprawić. Rzeczywistość jednak zawsze pokazuje, że często te służby są krok za terrorystami. Czy to się kiedyś zmieni?
Wydaje mi się, że wręcz chyba się musimy do tego przyzwyczaić. Ja naprawdę bym chciała powiedzieć optymistycznie, że tak, że w końcu będziemy na takim poziomie, że będziemy wyprzedzać wszelkiego rodzaju zagrożenia. Pamiętajmy, że w większości z nich, które są unicestwiane po prostu, my o nich nie wiemy. I to ma tak zostać i bardzo dobrze, ale należy sobie z tego zdawać sprawę, że to też nie jest tak, że nikt nic nie robi, tylko chodzi o to, że no, terroryści zawsze są krok przed nami. Taki jest współczesny świat, ale pamiętajmy, że no, terroryści to też nie jest wymysł XX wieku, oni byli od starożytności i zawsze byli o krok przed człowiekiem, który normalnie funkcjonuje, normalnie chce żyć. Tu jest ten aspekt polityczny i finansowy, który zawsze będzie bardzo silnym motywatorem do tego, żeby zrobić coś, żeby wywołać efekt zaskoczenia. Więc tutaj bardzo taka negatywna konkluzja, że niestety musimy się do tego przyzwyczaić, albo chociaż zacznijmy się uczyć i wyciągać wnioski, bo to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to, że w ogóle powstało coś takiego jak tak zwany kalifat czy tak zwane państwo islamskie, to jest tylko kontynuacja innych organizacji terrorystycznych, które miały się prawo rozwinąć na przełomie mniej więcej od 2000 roku do teraz. To jest 16 lat, ale wcześniej te syndromy powstawania, już nie chcę wychodzić od początku, bo trzeba byłoby dosyć sięgnąć do lat 70. do Bractwa Muzułmańskiego. Reżimy trzymały osoby, które się radykalizowały bardzo ostro, były bardzo surowe kary za nadinterpretację, za w ogóle radykalizowanie społeczeństw. Tu religia była wykorzystywana przez reżim. Po upadku reżimów sytuacja się odwróciła, bo teraz radykalizacja weszła w miejsce reżimu i to ona, bez względu czy ona jest związana z religią czy nie, ona stała się tym czynnikiem motywującym życie ludzi w tamtym regionie. Niedawno minęła 15. rocznica ataków na World Trade Center i Pentagon. Jak zmienił się świat po tych 15 latach? Zmienił się diametralnie. Zmienił się diametralnie, bo od tamtego czasu słowem, które zawsze pada w jakichkolwiek mediach, jest terrorysta, jest atak terrorystyczny. My też niejako przyzwyczailiśmy się do takiego stanu, że no to coś wybucha, jest jakiś zamach, tylko zmiana jest następująca. Jeszcze mniej więcej do, oczywiście wcześniej chyba była seria bardziej zorganizowanych i skoordynowanych ataków. Na większą skalę. Dokładnie, bardziej spektakularnych i bardziej w tamtym regionie. Nie mówię oczywiście tutaj ani o Madrycie, ani tutaj do tego czasu, gdzie były faktycznie operacje w Afganistanie czy też Iraku, bo to była też konsekwencja pewnych działań militarnych. Sytuacja się zmieniła na przełomie ostatnich 6 lat, a przede wszystkim oczywiście upadek reżimów i arabskie rewolucje, które spowodowały punktowe ogniska zapalne, tak bym to nazwała, na które my nie potrafimy reagować. My może gasimy pożar na chwilę, ale dalej nie mamy wizji długoterminowej, a niestety terroryści, jakbyśmy ich nie nazwali, fanatycy, ekstremiści, oni mają długofalowy plan i ten plan już dawno był pokazywany. Ja wielokrotnie też o tym mówię, że Al-Kaida miała taki czterofazowy plan do 2020 roku i jeżeli ktoś do niego zajrzy, no to wszystko się tak na dobrą sprawę sprawdza. My też jako naukowcy, osoby analitycy, którzy się tym zajmują, nam jest też wygodnie coś wybrać i mówię, no tak powiedziałam, więc to teraz się tak dzieje. Nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, żeby przeciwdziałać i żeby wykorzystywać te informacje. W jaki sposób można wykorzystać te informacje, jak pani teraz mówiła? Zaczęłyśmy rozmowę od tych nowych metod pozyskiwania nowych zwolenników. Jak wykorzystać te informacje? Mi się wydaje, że tutaj punktem wyjścia do jakiejkolwiek dyskusji, czyli co zrobić, żeby było lepiej, to jest poprawa wdrażania pewnych norm, ale też czas wdrażania prawa, bo my, nawet reagując na poszczególne zagrożenia, patrząc na kazus francuski czy chociażby niemiecki, to wszystko u nas, ta kultura procedur jest bardzo, bardzo skomplikowana, ta machina procedur. My, żeby zmienić jedną ustawę, musimy czekać bardzo długo. Terroryści nie czekają. Zastanawiam się też nad tym, na ile Europa musi też zrezygnować z niektórych swobód obywatelskich, wolnych praw na rzecz poczucia bezpieczeństwa. To jest jasne. Wydaje mi się, że to już jest rzecz, do której też powinniśmy się przyzwyczaić. My musimy w pewnym kontekście oddać pewne swoje swobody i ograniczenia. Oczywiście, że to jest bardzo niepopularne stwierdzenie, bo nikt tego nie chce robić, ale w imię bezpieczeństwa, w imię tego, że żyliśmy jak do tej pory w miarę w bezpiecznym świecie, a tu się okazuje, że idąc na zakupy do supermarketu dzieją się takie rzeczy, jak chociażby miało miejsce w Niemczech czy w klubie nocnym w Orlando. Okazuje się, że no niestety tak, tylko że punktem wyjścia do wszystkiego jest prawo i oczywiście polityka nie tylko Unii Europejskiej, ale przede wszystkim normy prawa. To nie chodzi o to, że my teraz mamy się z zwierzętami, którzy będą wykorzystywać to prawo, ale spójrzmy na cyberkalifat, on działa w sieci.
skoro ja jako zwykły analityk mogę wejść, zobaczyć to i to wszystko analizować, to samo tym robią to samo, więc czy wyjść od zwykłego blokowania, oczywiście, które ma miejsce i szereg stron, czy chociażby kont twitterowych zostało zablokowanych, ale ci ludzie się bardzo szybko przenoszą, więc problem polega na elastyczności i na pewno dobrym finansowaniu takim grupom, albo wzięcia po prostu pod swoje skrzydła te wszystkie bardzo dobrze osoby zorientowane w temacie technologii, a przede wszystkim cyberterroryzmu, żeby włączyć je we wspólne działania, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że dużo tych osób działa w pojedynkę. To są osoby, które gdzieś tam prowadzą swoją małą wojnę i oni sobie blokują konta. I tym trudniej jest ich wykryć i chyba uprzedzić atak, bo jeżeli jest to skoordynowane działanie, to musi być komunikacja i ta komunikacja jest na przykład w sieci, łatwiej to wykryć, jeżeli mamy osobę, która działa sama, jest inspirowana ideologią, ale działa sama, to w tym momencie śladu po niej nie ma, po jej planach nie ma. Zgadza się, więc to jest niezwykle niebezpieczne. Wiemy też oczywiście, że tutaj terroryści nie używali nie tylko takich komunikatorów, ale były to też gry komputerowe. Mówię tutaj o modemach do PlayStation, gdzie to nie była komunikacja bezpośrednio poprzez komputer, tylko poprzez komunikatory gier, które były rozgrywane poprzez tylko modem i telewizor. I bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia 24 była dr Magdalena El-Gamari, ekspert do spraw terroryzmu z Uniwersytetu w Białymstoku, a także prezes Fundacji El-Karama. Dziękuję bardzo. Rozmawiała Maria Furdyna 26 minut po godzinie 4. Zdobywca Złotych Lwów na tegorocznym festiwalu filmowym w Gdyni, film Ostatnia Rodzina, wszedł wczoraj do kin. Fabularny debiut Jana Matuszyńskiego to rozgrywająca się na przestrzeni 28 lat opowieść o słynnej i nieszablonowej rodzinie malarza Zdzisława Beksińskiego. O szczegółach Witold Banach. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Jan Matuszyński, reżyser filmu, wyjaśnia.